Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w nowym tygodniu. Zobaczmy, co się dzieje w poniedziałek na rynku zagranicznym, na rynku krypto i dokonajmy podsumowania tej pierwszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera. Ruszamy od razu od pierwszych ciekawostek. Polska powstawi 2,5-metrowy płot na granicy z Białorusią. Ciekawe. Na granicy z Białorusią powstanie nowy płot o wysokości 2,5 metra, poinformował w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. Przekazał też, że będzie więcej żołnierzy zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. No ciekawe, lecimy dalej. Grecja na podium najpopularniejszych kierunków podróży. Koniec lata i jesień Polacy spędzą na tygodniowych zagranicznych wojażach. Najczęściej nad Morzem Śródziemnym, wynika z raportu portalu wakacje.pl. Za tegoroczne wyjazdy w te same miejsca zapłacą więcej o kilkanaście procent niż przed pandemią. Z raportu wynika, że na pierwszym miejscu w rankingu 10 najpopularniejszych krajów znalazła się Grecja z niemal 29% udziałem w sprzedaży wyjazdów rozpoczynających się między 15 sierpnia a 31 października tego roku. W porównaniu z tym samym okresem 2019 roku wzrost udziału w sprzedaży wyniósł 1,1 punkta procentowego. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Turcja, na trzecim Egipt i kolejne kraje to Hiszpania oraz Bułgaria. Daj znać w komentarzu, gdzie tobie udało się spędzić wakacje, a ja lecę z kolejnym newsem. Ekspertka. Epidemia potrwa jeszcze 3-5 lat. Epidemia potrwa jeszcze około 3-5 lat, jeśli nie zatrzymamy tworzenia nowych wariantów wirusa. To ten okres jeszcze się wydłuży, mówi poniedziałkowej Rzeczpospolitej dr Aneta Affelt z zespołu doradczego do spraw szkodnika przy prezesie PAN. I to jest bardzo nieciekawa informacja. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. I na pewno to będzie wpływać również na rynki. Pamiętajmy, jeszcze jedna ciekawa informacja. Zatwierdzono pierwszą na świecie szczepionkę DNA. No i to oczywiście nie wiem, czy jest zbyt pozytywne. Może dać w komentarzu, co ty o tym sądzisz. Indyjski regulator rynku leków wydał zgodę na użycie w sytuacji wyjątkowej preparatu przeciwko szkodnikowi. To pierwsza na świecie szczepionka DNA przeciwko szkodnikowi. Indyjska firma twierdzi, że preparat może być podany dorosłym i dzieciom w wieku co najmniej 12 lat. No to nieciekawie to wygląda. Lećmy dalej. Euro PMI. Gospodarka Eurolandu trzyma się mocno. Najnowsze wskaźniki PMI mogły uspokoić obawy tych, którzy obawiali się o stan koniunktury gospodarczej w strefie euro. Zarówno odczyt dla sektora wytwórczego, jak i usługowego okazały się jednymi z najwyższych w historii tych badań. Aktywność gospodarcza strefy euro w sierpniu kontynuowała wzrost w tempie blisko rekordowym wartością z ostatnich 2 dekad. Tempo ekspansji spowolniło tylko nieznacznie względem lipca z powodu rozprzestrzeniania się opóźnień w łańcuchach dostaw, czytamy w najnowszym raporcie IHS Markit. Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego strefy euro wyniósł w sierpniu 61,5 punkta i był wyraźnie niższy niż w lipcu, gdzie mieliśmy wynik 62,8 punkta. Natomiast w czerwcu odnotowano rekordowo wysoką wartość tego wskaźnika 63,4 punkta. Malejące odczyty powyżej 50 punktów sygnalizują spowolnienie tempa wzrostu aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Niemniej jednak odczyt powyżej 60 punktów w dalszym ciągu oznaczają bardzo szybkie tempo poprawy koniunktury. Analogiczny wskaźnik dla sektora usług strefy euro osiągnął wartość 59,7 punkta wobec 59,8 punkta odnotowanych miesiąc wcześniej. Usługowy PMI okazał się zgodny z rynkowym konsensusem, a wskaźnik dla przemysłu wypadł o pół punkta słabiej od oczekiwań ekonomistów. Po raz pierwszy od rozpoczęcia postszkodnikowego ożywienia wzrost w sektorze usług jest szybszy niż w przemyśle. Ciekawie, lecimy dalej. WON nie przesądza, czy w listopadzie zagłosuje za podwyżką stóp procentowych? No prosimy. Członek Rady Polityki Pieniężnej Eric Won nie przesądza, czy w listopadzie zagłosuje za podwyżką. Kluczem będzie jesienna sytuacja epidemiczna. W odniesieniu do uwarunkowań polskiej polityki pieniężnej pragnę podkreślić, że ponieważ wciąż nie możemy być pewni, w jaki sposób będzie przebiegać jesienno-zimowy okres zakażeń szkodnikiem w naszym kraju, osobiście wolałbym jeszcze nie przesądzać, w jaki sposób osobiście zachowam się podczas, moim zdaniem, kluczowego listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. W każdym razie cieszy mnie to, że sporo w różnego rodzaju środkach masowego przekazu mówi się o znaczeniu listopadowego posiedzenia RPP, gdyż stanowi to dowód na znaczne zainteresowanie działalnością Narodowego Banku Polskiego, a w tym sposób szczególny treścią najnowszej projekcji inflacji oraz PKB, napisał członek RPP w artykule na portalu w Gospodarce. Ekonomiści, inflacja nie odpuści. Choć inflacja bazowa może przejściowo obniżać się, to w kolejnych miesiącach powinna utrzymywać się na podwyższonym poziomie, oceniają ekonomiści. Ewentualne mocniejsze wyhamowanie ograniczać będą m.in.
silny popyt i efekty kosztowe. W 2022 roku inflacja spadnie, ale wskaźnik i tak pozostanie powyżej celu inflacyjnego NBP. Według naszych prognoz inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w kolejnych kilku kwartałach pozostanie w trendzie mniej więcej horyzontalnym, wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP. Na jesieni bieżącego roku może się lekko i przejściowo obniżyć do około 3,5%, ale potem znowu odbije w górę i do końca 2022 roku pozostanie zapewne w pobliżu 4%, powiedział PAP Biznes, główny ekonomista Santandera. Lecimy dalej. Wartość aktywów OFE wzrosła w lipcu o 1,6% miesiąc do miesiąca do 176,7 miliarda złotych. Wynika z danych KNF. Alokacja we wszystkich klasach aktywów pozostała na zbliżonym poziomie, a zmiany miesiąc do miesiąca nie przekraczały 20 punktów. No to ciekawie, lecimy dalej. W lipcu inwestorzy kupowali fundusze akcyjne i mieszane. Choć w lipcu zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi nieco spadło, inwestorzy nadal najchętniej kupowali produkty akcyjne i mieszane, podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Ponownie wypłacano środki z funduszy dłużnych, jednak w tej grupie wzrosło zainteresowanie długiem korporacyjnym. Kapitał wciąż płynie do funduszy akcyjnych, 0,4 miliarda złotych, choć nieco wolniej niż w kilku poprzednich miesiącach. Dominują fundusze uniwersalne, 344 miliony, za którymi plasują się fundusze sektorowe, 55 milionów, indeksowe, 20 milionów oraz małych i średnich spółek, 7 milionów, podano w raporcie. Lecimy dalej. Przychody Azwisu w lipcu tego roku wzrosły rok do roku 26% do około 230 milionów dolarów. W lipcu 2020 roku przychody Azwisu wynosiły 182 miliony dolarów. Ciekawie, lecimy dalej. Polimex Mostostal podtrzymuje cel 2 miliardów złotych przychodów w 2021 roku, ale nie jest wykluczone, że poziom sprzedaży zbliży się do 2,5 miliarda złotych, wynika z poniedziałkowej wypowiedzi wiceprezesa spółki. Zerknijmy, w pierwszym półroczu 2021 roku grupa wypracowała 975,9 miliona przychodów w stosunku do 724,4 miliona w analogicznym okresie roku poprzedniego. Bieżące funkcjonowanie Monarii utrudnione po ataku hakerskim. Hakerzy zaatakowali w niedzielę systemy operacyjne spółki Monarii, w tym systemy sprzedażowe i finansowe. Bieżące funkcjonowanie spółki jest bardzo utrudnione, poinformował Monarii w komunikacie. No ciekawa sytuacja, lecimy sobie dalej. Zysk netto Creepy Jar w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 11,5 miliona, czyli spadł 29% rok do roku, poinformowała spółka we wstępnych danych. Według wyliczeń PAP Biznes w samym drugim kwartale zysk netto wyniósł 6,7 miliona złotych, czyli był na poziomie oczekiwanym przez rynek. Konsensus PAP Biznes dla zysku w drugim kwartale wynosił 6,7 miliona złotych. Przychody ze sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku wyniosły 21 milionów, czyli spadły 9% rok do roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej wynosił 13,2 miliona, co oznacza spadek o 35% rok do roku. Według wyliczeń PAP Biznes przychody w drugim kwartale wyniosły 12,8 miliona, podczas gdy rynek oczekiwał 10,9 miliona. Zysk z działalności operacyjnej był w drugim kwartale na poziomie 8,6 miliona, podczas gdy konsensus zakładał EBIT na poziomie 7 milionów złotych. I lecimy sobie dalej. Sprzedaż miedzi przez KGHM w lipcu tego roku wyniosła 57,7 tysiąca ton, co oznacza wzrost rok do roku o 6%. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,9 tysiąca ton, czyli wzrosła o 13% rok do roku, poinformował KGHM w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych. Lecimy dalej. Bitcoin znów powyżej 50 tysięcy dolarów. I to jest taka magiczna bariera psychologiczna, no bo wszyscy ci, którzy sprzedawali na stracie, teraz się pewnie drapią po głowie, zastanawiają, czy czasami nie warto wrócić na ten rynek. No i dzięki temu ten biznes się kręci, bo pewnie znów sprzedadzą na stracie. Tak więc Bitcoin leci w kosmos. Za chwilę zobaczymy podsumowanie rynku krypto, jak to właśnie w tym momencie się kształtuje. O Bitcoinie najgłośniej jest wówczas, gdy mocno spada lub mocno rośnie. No to akurat jest fakt. Obecnie znajdujemy się w tej drugiej fazie. Po raz pierwszy od maja notowania Bitcoina przekraczają 50 tysięcy dolarów. Psychologiczna bariera pękła nad ranem czasu polskiego i o poranku kurs Bitcoina utrzymuje się powyżej
50 tysięcy dolarów. Najpopularniejsza kryptowaluta przebiła poziom 50 tysięcy dolarów po raz drugi w historii. Poprzednio miało to miejsce w lutym w trakcie tegorocznej hossy, która ostatecznie w kwietniu wywindowała notowania do blisko 65 tysięcy dolarów. Daj znać w komentarzu, jak uważasz, czy właśnie jesteśmy na drodze ku temu, żeby ten właśnie historyczny szczyt poprawić? No, jak myślisz? Lecimy z podsumowaniem krypto. I zobaczmy, jak ekstremalna chciwość panuje na rynku. Na indeksach chciwości i strachu mamy poziom 79 i na drugim też poziom 79. To popatrzmy na topową dziesiątkę. Bitcoin w tym momencie kosztuje delikatnie poniżej 50 tysięcy dolarów za jedną sztukę. Podrożał ponad 3% w ciągu ostatniej doby. Ethereum podrożało prawie 5% w ciągu ostatniej doby. Jedna sztuka kosztuje 3327 dolarów. Cardano już zbliża się powoli do 3 dolarów za sztukę. 13% do góry. Binance Coin zbliża się już do 500 dolarów za sztukę i prawie 12% do góry, czyli jednym słowem szaleństwo w najlepsze trwa. Popatrzmy na największe zmiany w ciągu ostatniej doby. Telcoin 21% do góry, Dash 17%, 16%, Torchain, Monero 16%, 13%, Avalanche, Swissborg prawie 14%, czyli widzimy, że dwucyfrowych wzrostów nam dzisiaj nie brakuje. W korekcie mamy bardzo mało projektów. Nano dosłownie o 4% spada, Hex 3,7%, KickToken 2,37% i resztę tak jak widać. Zerknijmy, jak MetaHero sobie dzisiaj radzi. Widzimy, że również mamy delikatne wzrosty. Konsolidacja cały czas na rynku, jeżeli chodzi o ten projekt, trwa w najlepsze. 3,5% w ciągu ostatniej doby mamy wzrosty. Obroty ponad 2 miliony dolarów. Jeżeli chodzi o informacje na temat giełdy Bitmart, no to Rob tutaj puścił dzisiaj tweeta, że przepraszam za całą sytuację i niedługo będą na tej giełdzie odblokowane wypłaty. I będzie można wypłacić sobie na przykład na MetaMaska właśnie tych Hero, jeżeli ktoś oczywiście na tej giełdzie utknął. A oczywiście Hero jest dostępna na innych giełdach. Jedną z nich podpinam Ci właśnie również w tym miejscu, jest to Gate.io, tak więc tutaj ona się znajduje i tutaj też można się bawić po prostu w możliwość zakupu różnych kryptowalut, no bo wiadomo, że to jest giełda. W pośrodku mamy oczywiście BitBea, czyli do złotówki chyba najprostszy sposób, jak nabyć krypto, i obok największa giełda na świecie, czyli Binance. I lecimy teraz już z tym, co ciekawego dzieje się na rynku zagranicznym. Popatrzmy, ile tutaj wynosi strach na indeksie, na rynkach. Widzimy, że jest to poziom 29. Jeżeli chodzi o spółki z S&P 500, to dzisiaj mamy zieleń i to piękną zieleń. Popatrzmy, Microsoft prawie 15 setnych, Nvidia bardzo ładnie, bo 3,5% do góry, ależ tutaj zielono. Prawie 2% Google, Facebook 1,2%, Amazon 1,3%, Tesla 3,5%, Apple prawie procent. No po prostu ta zieleń aż niesamowicie to wygląda. Jestem ciekawy, jak indeksy od razu przechodzę. Zobaczmy sobie. Ropa w tym momencie bardzo silne odbicie. Jak ktoś rozgrywał, to gratuluję. 68 dolarów 67 centów za baryłkę. Chyba z tego, co pamiętam, bardzo ważne wydarzenie na koniec tygodnia. Jest, tak więc jak wiesz, o czym mówię, jeżeli chodzi oczywiście o Fed, no to rzuć nam w komentarzu. DAX. Dzisiaj było mocne wybicie do góry, ale widzimy, że jak na razie przynajmniej schodzą. 15 849 punktów. No i zobaczmy to S&P 500. Wow. No to pięknie. No to S&P 500 w jeden dzień machnęli. Zejście, 2,5 dnia korekty i można powiedzieć, że 2,5 dnia wyciągania na nowe historyczne szczyty. I to jest cała siła, jaką widzimy na rynku amerykańskim. Nic sobie absolutnie nie robią z tych wszystkich informacji. Jest tak dużo pieniędzy, że cały czas grzeją na kolejne wyższe poziomy. 4477 punktów, a dzień się jeszcze nie skończył. Nasdaq, również mamy nowe historyczne szczyty na rynku amerykańskim. Szaleństwo w najlepsze trwa. 15266 punktów, srebro dodbija do góry 23,57 dolara za uncję, złoto do góry 1802 dolary za uncję, frank do złotówki drożeje 4,27, funcik drożeje 5,35, euro do góry 4,58 i dolar w zatrzymaniu 3,90. Lecimy sobie teraz z informacjami, które się pojawią na parkiecie w dniu jutrzejszym. Popatrzmy sobie na wtorek. Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 na MediaCamp, potem Mennica, wypłata drugiej raty dywidendy, tak więc jak miałeś Mennicę w odpowiednim czasie, to jutro jest druga rata wypłaty. Raporty za pierwsze półrocze, wirtualna, GTC, Unimod, czyli dosyć ciekawie, pierwszy dzień bez notowań, bez dywidendy, Hydrotor czy LiveChat, potem walne na MediaCamp, czy Stal Profi, dzień ustalenia praw do dywidendy. Tak więc tutaj na bieżąco te informacje dla Ciebie również aktualizuję. Przejdźmy na kartę społeczność, bo skoro poniedziałek, to wystartowało głosowanie, w którym Ty masz również możliwość współdecydować o tym, jaki przegląd sobie zobaczymy w najbliższy weekend. Zamieniamy przegląd sektora OZE. Jak na razie w pierwszy dzień mamy 72 oddane głosy. Gaming jest na prowadzeniu 32%,
oddanych głosów, zostawić OZE28. Potem do wyboru również mamy spółki z NWIG 40, spółki z EDWIG 80, spółki z WIG Techu. Dzisiaj z rana na sektorowym pojawiły się spółki z EDWIG 80, tak więc tam Cię również serdecznie zapraszam. I przechodzimy już do tego, co się dzieje w tym momencie na rynku polskim. Przypominam, jak chciałeś coś zgłosić na nowy tydzień do listy hitów, czy to WIG-u, czy do New Connectu, to zapraszam się uczynić to w komentarzu. Mamy jedno zgłoszenie, tak więc Luca nam dorzuca tutaj szar pod obserwację. No i będziemy obserwować, jak ta spółka będzie sobie tutaj radzić przez te najbliższe dni. Tak więc dzięki, pozdrawiam i lecimy teraz z produkcyjnymi. Popatrzmy. Excellence 2% do góry, Milkiland 1,92% do góry, GL Cosmet 1%. Z drugiej strony najmocniej schodzi Czarnków 17% do weryfikacji, oczywiście Haptek 2,64%, liderzy obrotu to Haptek 868 tysięcy czy Formas 231 tysięcy. Na Wigtechu odchudzonym NT System, dzisiaj piękna sesja wzrostowa 11,5%, Elzap 11,3%, Vercom 2,22% i w odwrocie mamy PBKM 3,45% na minusie, OAT 1,78% czy Komarch 1,56%. Jeżeli chodzi o obroty, tutaj cyfrowy 8,405 milionów na Orange. No i na hitach zobaczmy sobie, szar dzisiaj 20% do góry i bańka 400 obrotu, czyli bardzo ciekawa sytuacja. Z drugiej strony Drago 85 setnych na korekcie, ale cały czas popatrzmy, jak trzymają się dzielnie w okolicach tej 50. 50 jednak silnym oporem dla Drago jest. Zerknijmy na spółki dywidendowe. Tutaj najmocniej NT System obrywa w pozytywnym kierunku oczywiście, czyli rośnie nam i puchnie wręcz o 11,5%. Gaming Operator 6,53 na plusie. ENAP 4,43. Jeżeli chodzi o odwrót, to Biogenet traci 3,33, Muza 2,96. Liderzy obrotu to PZU 35 milionów 16 PKO SA. Jeżeli chodzi o pogromców, Inogen dzisiaj 9,5% prawie do góry, CN Pharma 3,17 czy Genomtek 2,18. W odwrocie mamy Hemp 5,27 na minusie, Medcamp 5%. Liderzy obrotu to Mavion 2 miliony 900, 2 miliony Mercator, CN Pharma Bańka 200 czy Neuka Banieczka. Na budownictwie Elektroty dzisiaj zyskuje bardzo fajne 8,87 na plusie i Bańka 700 na obrocie, bardzo ładnie to wygląda. Polimex 7,61 i 5 milionów obrotu, też piękna sytuacja. W odrocie Mercor obrywa 4,9%, Unibep 3,86 na minusie, a liderzy obrotu to Polimex 5 baniek czy Bańka 700 Elektroti. Na nieruchomościach dzisiaj Towerin zyskuje 2,5%, Atal 1,2%, w odwrocie mamy MLP Grupę prawie 7% w dół, Rank Progress 3,67 czy Develie 3,11 na minusie. ED Invest liderem obrotu 521 tysięcy, Atal 227 tysięcy. Jeżeli chodzi o energetykę, tutaj mamy piękną zieleń. Widzimy, że tylko jedna spółka się wyłamała z tego zestawienia, jest to Foton 0,59 na minusie, a pozostałe w pięknej zieleni. Benzin 7,64 na plusie, Enea 5,90 na plusie, CES 5,83 na plusie, PGE 5,73 na plusie, piękna sesja. Obroty PGE liderem 47 baniek, Tauron 28 baniek, Enea 7,300, tak więc pięknie to oczywiście wygląda. Turystyka. Enter zyskuje dzisiaj 1,2, Rainbow traci 19 setnych, efekt 1,5%, a Nowaturas na skromnym obrocie przecenia się o 9,5%. Odzieżówka. CCC, mocna sesja dzisiaj wzrostowa, liderem na tym zestawieniu 3,62, Vicen 2,35, Redan 1,45. W odwrocie dzisiaj najmocniej obrywa Solar 3%, Ceder 2,97 czy Plantware 2,18. Liderzy obrotu LPP 17, 307,5 CCC. Jeżeli chodzi o gastronomię, tutaj liderem wzrostów jest Hamburger 13%, Sakana 1,87, Amres z największym obrotem 762 tysiące, 1,48 na plusie, potem Sphinx obrywa 1,4 i Maxi Pizza obrywa 10%. Na Ukrainie Owostar 5,70 na plusie, Cool Energy 4,44%, Agroton. Liderzy spadku to tylko trzy spółki, jest to Astarta 2,2 na minusie, 1,36 i Iron Company, Kernel 17 setnych. Obroty to Kernel Bańka 400. I teraz zerknijmy sobie, co ciekawego dzieje się na gamingu. Tutaj Surfland na skromnym obrocie 12% do góry. Movie Games bardzo ładnie odbija, bardzo ładnie odbija Movie Games. No proszę. Jak wiesz, dlaczego i jaka info za to stoi, koniecznie podziel się w komentarzu. Bańka 100 obrotu i 10% do góry. Image 10% do góry. Potem BTC Studio 8,57, Simfabrik 7%, EC Games 6,98 i pamiętamy wyniki portfela, które prezentuję na podsumowaniach krypto, jeżeli jeszcze nie oglądałeś, gdy miałeś krypto, no oczywiście na podsumowaniach gamingu, jeżeli jeszcze nie oglądałeś, to tam Cię zapraszam, bo mamy historyczne minima w tym portfelu, tak więc gaming szoruje po dnie i te wybicia niestety na niewiele się zdają. Neurone 8,82 na minusie, Unilab 7,40, Inkowo 4,48. Liderzy obrotu
to CD Projekt 31 milionów, 5600 TS Games, 11bit 2,5 miliona. Na bankach Getty Noble kontynuuje swój rajd, 13,5% dzisiaj do góry, przepiękna sesja, gratuluję wszystkim posiadaczom, Alior 3,72, Millennium 3,19, PKO BP 2,78. W odwrocie tylko dwa banki, jest to handlowy 40 na korekcie i Getty 3% na korekcie. Obroty 48 baniek na PKO BP, które rośnie dzisiaj ładnie, 2,78, PKO SA 44 na płycie 16 milionów, sam indeks rośnie o 2%, do góry 7129 punktów i oczywiście, nie wiem czy nie zapomniałem o WIGGAMESie, 25 na minusie, 22762 punkty i zerknijmy, bo mamy nowego shorta na CD Projekcie. I to jest dopiero ciekawa sytuacja, popatrzmy, żeby nie było. I popatrzmy, mamy 11bit na shorcie, JTSW, 3 razy CD Projekt oraz TS Games, czyli jednak wielcy nie zapomnieli o CD Projekcie i cały czas intensywnie go shortują. A to są tylko te pozycje, które oczywiście oficjalnie widzimy. No i Stilo. Stilo przeżyło dziś jakieś magiczne odbicie, niesamowite wręcz. Obrót 219 tysięcy i 36% do góry. Tak więc jak wiesz, co za tym stoi, koniecznie podziel się w komentarzu. Figen 5,88 na plusie, 4% Sanex. W odwrocie za to mamy Novavis, traci 5%. To wygląda tragicznie wręcz, jak się popatrzy na wykres Novavisa. MD Energia 3,33 na minusie, 0,1 Cebatom 2,91. A liderzy obrotu to Grodno pół miliona, prawie pół miliona ML System. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na indeksach. Mamy piękną, tłustą zieleń. Lubimy tak, jak jest taka sesja. Tym bardziej widzimy, że mamy nowe szczyty na rynku amerykańskim. No to nie ma się co dziwić. Indeksy, energetyka liderem dzisiaj już wzrostów 5%. MS Bas 4,45, górnictwo 2,95. Jeżeli chodzi o główne indeksy, które oglądamy w szczegółach, to WIG20 znów rozpoczął marsz w kierunku 2300 punktów. Na dzisiaj jest to 2287 punktów, 1,42 na plusie. Potem w odwrocie, a raczej jeszcze nie odwrocie, MWIG40, 89 na plusie, 5053 punkty. SWIG80 najmniej, bo 13 setnych na plusie, 20903 punkty. I jak widzimy tutaj, nieruchomości tracą 1,27 na minusie, telekomunikacja 58 na minusie. I zerknijmy sobie teraz na WIG20. PGE liderem dzisiaj tego największego naszego indeksu 5,73, JSW 5% pięknych, Tauron 4,62 na plusie, CCC 3,62. Cieszę się, bo wczoraj na VIP-ie o tym rozmawialiśmy. Ostatnio mieliśmy fajny rekord, bo te spółki z sierpnia wbrew pozorom wypadają całkiem ciekawie. Na jednej chyba mieliśmy prawie 50% w 2 czy 3 tygodnie. No niesamowite wręcz. Orange 92 na minusie, PGNiG 86 na minusie, cyfrowy 40 na minusie, jeszcze dwie, Mercator oraz CD Projekt na skromnych minusach. Liderzy obrotu to KGHM 114 milionów, 64 PKN Orlen, PKO BP 48 milionów. Lecimy teraz ze spółkami średnimi, czyli NWIG 40 i tutaj Enea liderem 5,90, Alior 3,72, Millennium 3,19. Liderzy spadku to Develia 3,11 na minusie, Asbis 2% czy OAT 1,78. Liderzy obrotu to Alior 11,600, 7300 Enea. Zobaczmy, jak tam małe spółki dzisiaj sobie radzą, czyli wlatuje teraz na ekran SWIG 80. No, już wlatuje. I popatrzmy. Polimex liderem 7,61 na plusie, Skarbiec 5,71 na plusie, Arctic 4,11 i w odwrocie popatrzmy, mamy Action 11% w dół, PBKM 3,45 na minusie, 3% Getin. Liderzy obrotu to Polimex 5 milionów 3200, Action, Cognor i Bańka 700, Bańka 300, Mobruk, Getin, Bańka 100. Zobaczmy, jak tam New Connect sobie dzisiaj radzi, co na małym parkiecie się wydarzyło. Medico Bio, do weryfikacji oczywiście, bo zblokowane po PKC, ale 57%. Stilo, no to jest jakiś kosmos, 36%. Wacomtek 28%, na dużym obrocie za to Shard 20%, Bańka 400, Emtazja do 11% do góry 371 tysięcy, czy Movie Games 10% i Bańka 100. No to jest oczywiście bardzo ładne, jak są duże obroty i ładne wzrosty. Z drugiej strony popatrzmy, co najmocniej dzisiaj spada, jeżeli chodzi o New Connect. Czarnków obrywa 17% do weryfikacji, United 15%, Taxnet 14%, potem na większym obrocie na przykład Invention obrywa 7% w dół i 200 tysięcy. No i to tyle, jeżeli chodzi o jakieś większe obroty i te spadki. Jak więc dzisiaj szaleństwa raczej tam nie widzimy, tak jak w ubiegłym tygodniu nie było to zbyt ciekawe, jak obserwowaliśmy sobie właśnie New Connect. Jeżeli chodzi o liderów dzisiejszych obrotów, to mamy początek tygodnia i trzy spółki, które przekroczyły magiczną barierę miliona złotych. Jest to Shard, Bańka 400, Bańka 200 przekroczona na Incuvo i Movie Games Bańka 100. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na indeksie szerokiego rynku, czyli teraz WIG wlatuje. Popatrzmy sobie, co tutaj się dzieje. No i widzimy, że dzisiejszym liderem wzrostów na całym rynku, no
to chyba trzeba gdzieś zapisać. Jest Getty Nobel, no, spółki, której nie widzieliśmy i raczej się chyba nikt by tutaj nie spodziewał, spółki na numerze 1, jeżeli chodzi o wzrosty, 13,5%. Eurohold 13,5%. NT System 11,5%. Elsat 11,31%. Elektroti 8,87%. Shopper 8,70%. Polimex na fajnym obrocie 7,61%. Enea fajny obrót 5,90%. PGE 5,70%. Fajny obrót. JSW 5%. Fajny obrót. I tak to właśnie wygląda. A obroty wcale nie są rewelacyjne. 676 milionów 717 tysięcy 867 zł. No tak, inwestorzy wrócą z tych wakacji i obroty wrócą do normy powyżej miliarda. No to coś czuję, że ten wrzesień może być zwodniczy. Jeżeli chodzi o transakcje, 83 763 sztuki. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z drugiej strony, no bo to nie jest tak, że wszystko puchnie. Oczywiście na pewno jest coś, co również dzisiaj traciło. I zerknijmy sobie, co to było i ile. Action obrywa 11,3 i 3 miliony 200, Novatura 9%, Resbud też 9%, 9,57 dokładnie obie spółki, MLP Grupa prawie 7%, Orko Grupa 6,88 i jeżeli chodzi o jakieś większe obroty, no raczej szaleństwa tutaj nie widzimy. Liderzy obrotu, zerkniemy, czy ktoś wdarł się wysoko do tej listy, widzimy, że raczej nie mamy nikogo, kto by tutaj zagroził. KG, Orlen, PKO BP to jest ten trzon, jeżeli chodzi o obroty, aż jestem ciekawy, jak to wygląda na wykresie. No mamy piękne odbicie na tym WIG-u, czyli WIG rozpoczął swój marsz, spodobało mu się to, co widzimy na rynku amerykańskim i również nawet to wybicie na DAX-ie, czyli zobaczymy. Daj znać w komentarzu, jak myślisz, czy WIG w tym tygodniu zakończy ten tydzień mocnym akcentem, przebijając poprzednie szczyty, czy też nie. I WIG 20 ma najlepszą okazję do tego, żeby popatrzmy, jak to pięknie funkcjonuje. No pięknie to funkcjonuje. Półweczka, uszanowanie, odbicie, strzała. No i teraz walczymy o to, żeby znów próbować dobić do tych 2300 punktów, a może nawet ich w końcu przebić. Tak więc zobaczymy, daj znać w komentarzu. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie. Hej.